Żołnierze, obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku, z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej. Z wami razem przysięgam życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. 16 listopada Piłsudski wysłał telegram do państw zachodnich, w którym zawiadamiał o powstaniu niepodległej Polski, obejmującej wszystkie wyzwolone ziemie. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym o neutralnym istnieniu państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.